Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, jest 14. Nie wiadomo, jakie dzisiaj jest święto. I ja się cieszę, że mam wolne, dlatego że mogę robić to, co tak mega bardzo lubię, czyli nagrywać, i mam na to w końcu czas. Więc słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z trochę pogadanką, więc na pewno jakaś z Waszej strony herbatka, kawka się przyda, bo wiadomo, że zawsze dużo gadam. Słuchajcie, chciałam Was trochę zupdate'ować w kwestii wielu spraw, tak naprawdę. Może tyle tych spraw nie ma, ale w dalszym ciągu chcę Was zupdate'ować. W ogóle to na razie żadnych kalendarzy nie będzie, ponieważ ja nie kupuję tych kalendarzy po to, żeby tylko je otwierać na YouTubie. Nie taki jest jakby mój cel, że tylko po to je kupuję, tylko tak naprawdę kupuję je dla siebie, bo chcę mieć produkty. A powiem Wam zupełnie otwarcie, że korzystam naprawdę z wielu już produktów, które miałam w kalendarzach. L'Oreal, Catrice, słuchajcie, jestem zakochana w kosmetykach Catrice, naprawdę mega mi się sprawdzają. Ale nie będę kupowała kalendarzy, jeżeli wiem, że ich nie chcę, że ich nie zużyję, bo nie chodzi o to, żeby mieć wyświetlenia, bo otwieram kalendarz, który wyrzucę, który rozdam. Słuchajcie, no ja sama płacę za te kalendarze, za wszystkie produkty, które widzicie na tym kanale, więc po prostu żal mi kasy. Wolę kupić sobie coś, co ostatnio o mnie mega kręci i zaraz Wam o tym opowiem. Na pewno ci, którzy oglądają mój kanał od bardzo dawna, bo już 3 lata minęły, słuchajcie, a ja nawet nie zauważyłam, że minęły 3 lata. Dopiero wchodząc na kartę w studio YouTube'a, zauważyłam, że 6 października, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to był 6, minęły 3 lata tego kanału. Więc to, że on jeszcze przez te 3 lata ciągle tu jest, to w moim przypadku to jest naprawdę hit, słuchajcie, hit, więc możecie mi pogratulować, że nie zrezygnowałam, że się nie poddałam. Teraz już wiem, dlaczego się poddaję, dlaczego z wielu rzeczy rezygnuję, ale to też w dalszej części filmu. Słuchajcie, jest jeden kalendarz, który mam, ale który zostawiam, bo chciałabym, żeby mi się udało, chociaż tak, słuchajcie, no, przez parę dni, to będzie naprawdę duży sukces, chciałabym nagrywać vlogmasy. U mnie nie są typowe vlogmasy, gdzie ciągle biegam po sklepach, kupuję wystrój, jakieś upiększanie domu, świąteczne, coś, to trochę nie do końca jest mój klimat. Wiem, że zaraz ktoś może z Was powiedzieć, jak to nie jest twój klimat, święta to w ogóle wypas, muszą być wszędzie światełka i w ogóle, i ubieramy się jak w Ameryce, całe domy świecą. Słuchajcie, trochę to nie jest mój klimat. Nie lubię na jednoroczne eventy nie wiadomo ile inwestować kasy, więc to co mam, to już mam świątecznego. Na pewno coś dokupię, bo pewnie już się zniszczyło. Wiecie, że te wszystkie jakieś ozdoby choinkowe, jak się kupuje takie zwykłe, nietradycyjne, po kimś rodzinne, gdzie się gdzieś dostało szklane bombki, no to jest trochę inna sprawa, to jest jakaś historia, to jest coś, co chcemy mieć w domu i dalej, ale tak jak kupujecie co roku jakieś tańsze gdzieś w Castoramach, innych takich, one nie zawsze przeżyją. Niektórzy z Was mają też zwierzęta, więc z tym jest też różnie. Jak się rzuci na przykład jakiś zwierzak na choinkę i wszystko, choinka poleci razem z tym. Czasami trzeba coś dokupić, więc nie mówię, że nie będę nic kupować, ale moje vlogmasy nie będą na pewno takie, słuchajcie, zupełnie typowe, że tylko będzie święta, święta i po świętach. No nie, nie o to chodzi, ale mam kalendarz pierwszy. Wymyślam sobie jeszcze tak z dwa, myślę, dla siebie i chłopcy też będą mieć kalendarze. Ale pokażę Wam, jaki kupiłam. Oczywiście zawsze kupuję kalendarze po tym, jak zobaczę, jak... Ale on jest tak ciężki, jak Glam Paula je otwiera. Więc tak, biorę, znaczy czerpię pomysły. Może nie tyle, żeby je otwierać celowo na kanale, ale żeby sobie właśnie kupić kalendarze, który rzeczywiście chcę. Więc są takie, które ona poleca, a mi wcale nie pasują. Są takie, które ona hejtuje, a mi pasują, więc co człowiek, to coś innego. Ale słuchajcie, mega mi się strasznie spodobał ten kalendarz. On jest bardzo, bardzo ciężki. Mamy tutaj 23 słoiczki z dżemami, może i powidłami, i konfiturami, nie wiem jak to nazwać, ale bynajmniej
Wiecie, o co mi chodzi. I wiem, że są też słoiczki z czekoladą, ale to wszystko powinno być, też przynajmniej mam taką nadzieję, bo tutaj ingredients mam tutaj z tyłu wypisane. Wszystko powinno być bardzo naturalne, dobre jakościowo. Słuchajcie, tu są bardzo nietypowe smaki. I ja też bardzo chcę codziennie właśnie na Vlogmasie otworzyć jeden słoiczek i razem z chłopakami zrobić sobie kanapkę i spróbować, czy to jest dobre, co o tym myślimy, czy taka kombinacja smaków jest okej, bo naprawdę jak widziałam, jak Gram Paula otwierała, to niektóre kombinacje smakowe, to ja nie wiem, czy mi będą pasowały. I mamy 23 takie słoiczki. I słuchajcie, mamy 21 po 30 gram i 2 po 25 gram i jeden surprise. Ja już wiem, co to jest ten surprise, ale to zostawię sobie na Vlogmasy. Także ten kalendarz jest naprawdę mega, mega ciężki. I słuchajcie, słoiczki są tak słodziutkie, w sensie niesmakowo. Są słodkie, jeżeli chodzi o wygląd, są takie po prostu do zatrzymania. Także na pewno jak zużyję dżem, konfiturę czy powidła, czy co tam będzie, to sobie te słoiczki zostawię, bo normalnie są superackie. Słuchajcie, ja dzisiaj mam sweterek z Temu. Uwielbiam go nosić. Słyszałam bardzo pozytywny jakby odbiór od innych osób, że naprawdę się ten sweterek im podoba. Jest tak mięciuśny, tak go kocham. Kupiłam go w Temu. Zrobię też taki haul wam, jakie rzeczy już sobie kupiłam, ubrania z Temu. Znowu sobie tam zamówiłam. Mam totalnego świra na ubrania, dlatego że w końcu są tam rzeczy, które są tak inne i tak nietypowe od tego wszystkiego, co widzę dookoła w sklepach, że sprawdzają mi się rozmiarowo, mi pasują, wszystko mi pasuje, więc słuchajcie, i składy też można wybrać 100% bawełnę, jak niektórzy mają problem z jakimiś innymi składami, więc jest ok, ale tak naprawdę, co ja chciałam wam powiedzieć, dlaczego tam jest pełno dziwnych folii? Słuchajcie, jeżeli ktoś mój kanał ogląda od bardzo dawna, to wie, że ja ogólnie uwielbiam, kolekcjonuję, zbieram materiały piśmiennicze i notesy. Po prostu lubię. Mogę w ogóle nigdy nie użyć danego długopisu. Mam niektóre długopisy, które są cały czas zamknięte i traktuję je na zasadzie, jak mam zły humor, to sobie je oglądam. Wiem, niektórym osobom może wydawać się to bardzo dziwne, że jestem jakaś kuku, ale tak mam. Słuchajcie, w ogóle materiały piśmiennicze, takie jak długopisy, pióra, jakieś zakreślacze, to po prostu mi sprawia przyjemność, radość. Zawsze je kochałam i do tej pory je uwielbiam, ale mam wrażenie, że osiągnęłam tak ogromny przesyt tego. Mam, słuchajcie, w IKEA są takie specjalne szafeczki koszyków składające się, które są pod biurko. Ja takie mam pod swoim biurkiem i słuchajcie, on jest dosłownie każda szuflada wypchana po samą górę różnymi długopisami. Niektóre nie są w ogóle nawet otwarte jeszcze w ogóle. Nie, nawet nie sprawdzam, jak one piszą, ale podoba mi się ich opakowanie, kolor i wszystko razem, więc słuchajcie, naprawdę też mam kredki, jakieś takie no, lepsze niż zwykłe, tak, które gdzieś tam dostawałam w prezentach. Tak patrzę na ten kosz, no mam tego naprawdę bardzo dużo, mam też fajne notesy, które nie do końca są zapisane, bo często jest tak, że lubię je mieć, lubię je otworzyć, popatrzeć sobie. Taka jestem. Tak po prostu to bardzo lubię. Ale słuchajcie, ostatnio poczułam przesyt i stwierdziłam, że co jak co, ale muszę zacząć znowu coś sobie kolekcjonować, bo mam taką ochotę. I zawsze się zarzekałam, bo się zarzekałam, w sensie, no, zwierzęta tylko nie zmieniają zdania, chociaż też zmieniają zdanie. Ale słuchajcie, zarzekałam się ogólnie, może nie jakoś specjalnie mocno, ale zawsze podkreślałam, że pewne rzeczy mnie na przykład w ogóle nie kręcą, że nie rozumiem, jak można zbierać, stawiać na półkę i nie wiem, i się zachwycać i w ogóle wydawać na to kasę i tak dalej, zaraz wam powiem, o co chodzi. Ale takie z moich słów, z moich ust padły takie słowa. Dopóki nie zaczęłam śledzić Instagram i YouTube'a sklepu, który zajmuje się jakby odkupieniem, a jednocześnie sprzedażą wyrobów bardzo ekskluzywnych, bardzo drogich. Chodzi dokładnie o zegarki, biżuterię i torebki. Są tam głównie torebki Birkin,
które, jak wiemy, trzeba się zapisać na bardzo, bardzo długą listę, żeby w ogóle móc zakupić. Torebki są od 20 tysięcy dolarów do 100 albo i więcej tysięcy dolarów. Kupuje się jako środek inwestycyjny. Dla mnie to było zawsze kompletnie niezrozumiałe, jak można wydać tyle kasy na torebkę, której tak naprawdę nie używamy, albo bierzemy ją sporadycznie, żeby się tylko w niej pokazać, potem odstawiamy do szafy, a najlepiej to jeszcze mamy zamykane z kodami, zabezpieczeniami volty, tak jak miał Jeffree Star ze swoimi torebkami, gdzie były miliony w torebkach. I słuchajcie, często jest tak, że jak kupicie Birkin, to ona zamiast tracić na wartości, zyskuje na wartości, jeżeli oczywiście jest w bardzo dobrym stanie i jej nie traktujemy źle. I słuchajcie, jest... No, prowadzą ten sklep w Londynie i w Dubaju. To jest z tego, co rozumiem, bo tak się jakoś nie wgłębiałam w same... powiązania między ludźmi, ale tam jest chyba małżeństwo wraz z pracownikami i oni, słuchajcie, również skupują, czyli przyjeżdża sobie pani, która przywozi w walizkach zapakowane pięknie w workach Birkin albo Kelly torebki. I słuchajcie, one są wyceniane za dwa razy wyższą kwotę, niż ona je kupiła. I w ten sposób, na przykład, jak chce sobie kupić nowy samochód, to przyjeżdża z dwoma torebkami, wychodzi z pieniędzmi na nowy samochód. Dla mnie zawsze to było abstrakcyjne. Na przykład mój mąż zawsze powtarza, że dla niego świat w ogóle luksusowych rzeczy, że można dać na torebkę 100 tysięcy dolarów, 50 tysięcy dolarów, gdzie to jest właściwie środek inwestycyjny, bo dużo osób teraz kupuje je zamiast nieruchomości. Zawsze dla niego to była abstrakcja, ponieważ uważał, że nie powinno być tak, że torebki są aż w tak cenie, bo co one same piorą, płacą rachunki. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Przez coś tak mówisz, że się kupuje coś drogiego, to ktoś na ciebie patrzy i mówi, a co, te spodnie to zapłacą ci rachunki? Jak kupujecie na przykład dżinsy za 1500 zł, a wyglądają jak te za 200? No nie, słuchajcie, ale no, świat jest jaki jest i nie mówię, że kupiłam torebkę Birkin za 10 tysięcy dolarów, bo nie mam tyle. Ale słuchajcie, wkręciłam się w torebki. Ale nie mogą być one zupełnie, nie wiem, jakieś standardowe, bardzo zwykłe. Znaczy, może i są te, co kupiłam, w większości zwykłe, z wyglądu, bardzo klasyczne, ale z drugiej strony musi być w nich coś, co mi się podoba, co mnie urzeka. I słuchajcie, teraz mam taką zasadę, że raz w miesiącu kupuję sobie na Zalando, bo tam kupuję torebki. Stwierdziłam, że będę sobie kupowała i kolekcjonowała torebki, które mi się w jakiś sposób podobają, albo są markowe, chcę je mieć, bo coś w nich jest, nawet są dziwne, bo już kilka modeli sobie wrzuciłam do ulubionych i czekam, aż będzie na nie jakaś promocja. Więc chciałam Wam dzisiaj pokazać łącznie, tu mam trzy i tu jest czwarte, cztery torebki, które ostatnio, przez ostatnie miesiące sobie zakupiłam, ale się nimi Wam jeszcze nie chwaliłam. Ja od strony, patrzcie, co w ogóle kupiłam w Action, kupiłam taką dynię sobie. Ona ma z tyłu światełko i nie, to nie jest tak, że obchodzę Halloween i nie wiadomo co, ale stwierdziłam, że wszyscy youtuberzy mają jakąś dynię, no to może jest podobna do mnie. Jak myślicie? Tak czy inaczej, odstawię ją troszeczkę w bok. Jeszcze będzie widoczny kawałek jej pomarańczowego koloru. Pokażę Wam pierwszą torebkę, którą mam z moich ostatnich zakupów. Jest to torebka firmy Aldo. Torebki z firmy Aldo, zobaczcie, ja nawet nie zdzierałam jeszcze tych folijek, bo chciałam Wam pokazać, że rzeczywiście one są nowe, dopiero co zakupione. Te w ogóle obejrzałam, otworzyłam sobie, ale zamknęłam je z powrotem, bo chciałam jakby Wam pokazać, dlatego że tamtych w ogóle jeszcze nie używałam. Nie wiem, kiedy je będę używać, bo chcę mieć jakiś specjalny dzień na to. Torebka wygląda tak, tutaj z bliska Wam pokażę, z przodu jest taki piękny tygrys. Łańcuch, który ma chusteczkę, taką, którą można na szyję sobie zawiesić, wielokolorową, no bo tutaj zobaczcie, kolorów jest pełno, jest taki motyw kwiatowy.
Z tyłu, słuchajcie, mamy, jak widzicie, Aldot, po raz kolejny firma. Tu jest w takiej postaci, tu jest w postaci takiego taki paseczek z nazwą firmy. I mamy odpinane, tutaj jest bardzo pojemna. Z tyłu zamek, możemy sobie schować rzeczy takie, które nie chcemy, żeby były na widoku. Bo na przykład, nie wiem co, no, bo... Chcemy ukryć, że schowaliśmy tam złotą bransoletkę. Ja przy Was sobie rozpakuję już z folii. O, dobra, udało mi się. Zobaczcie, jak teraz pięknie się świeci, bo było takie matowe, a teraz zobaczcie, zupełnie inna jakość. Mamy możliwość noszenia jej za rękę, tak? Czyli za rękę. Trzymając ją w ręku, z taki krótszy metalowy łańcuch, który ma jednocześnie przewleczoną taką chustę, tak? Czyli możemy nosić ją w taki sposób i możemy ją sobie normalnie przewiesić przez ramię. Tak, tak się prezentuje. Już Wam pokazuję, jak w środku z jej pojemnością. Słuchajcie, pojemność jest naprawdę spora. Spójrzcie, naprawdę jest no, dużo miejsca, bez problemu zmieści się portfel, telefon, nawet drugi telefon, kosmetyki, no co byście tam nie chcieli, naprawdę dużo, dużo rzeczy się tu zmieści, pojemność jest spora tej torebki. Ma tu dwie przegródki i dodatkowo jeszcze ma na zamek zamykaną kieszeń. W środku jest wszędzie napis Aldo. Słuchajcie, torebki tej firmy są w przedziale od, w promocji od 200 kilku złotych do 600. Nawet, wszystko zależy od tego, jaki model chcecie kupić. Były jeszcze takie beżowe, ale ja chciałam obowiązkowo czarną i taką sobie kupiłam. Także to jest mój pierwszy zakup. Pierwsza torebka, ja ją sobie tutaj odstawię na półkę. Jak widzicie, kupiłam sobie specjalnie półki. I zabieramy się teraz po kolei. Myślę, że najpierw sobie chwycimy tą w kolorze lekkiej zieleni, a potem otworzymy następne. Urzekł mnie kolor. Bardzo, naprawdę kolor mi się bardzo podobał. To jest torebka Valentino. Torebka Valentino. Słuchajcie, można ją tak nosić właśnie. Wystarczy sobie ją po prostu chwycić do ręki. Jest bardzo miękka. W porównaniu do mojej głowy możecie zobaczyć rozmiar. Jest naprawdę spora. Też tu się zmieszczą kosmetyki, portfel, telefon, nawet dwa telefony. To są torebki, które mają być też dla mnie użytkowe. Nie ma być tak, że słuchajcie, nic tu nie wcisnę i tylko mają ładnie wyglądać. Strasznie mi się ten kolor podoba. Naprawdę, słuchajcie, jest mega uniwersalny. Piękny napis Valentino. Jak sobie otworzymy, to w środku mamy, już Wam pokazuję, różne wypychajki, ale nie tylko. Jak to, słuchajcie, firmowa torebka, mamy tu specjalne, jak to nazwać, taką metkę, która przy tym wisi. Jest napisane Mario Valentino, International Class, jest model podany. Mamy kod z taką specjalną naklejką, doczepioną do torebki. Tutaj jest ona otwierana, ta metka, w środku są różne zapisy o ekologicznej metce i tak dalej. Tak, jest dosyć duża w porównaniu do tej torebki, zobaczcie, ta metka. Ale nie o to tu chodzi. Wyjmujemy wypychacze. W środku znajdujemy, słuchajcie, znajdujemy pasek. Jak widzicie, on jest cały czas jeszcze zamknięty, ponieważ mówiłam, że ja chcę je pokazać na kanale. Ja sobie je oglądałam, ale paska nie wyjmowałam, bo na razie nie czułam takiej potrzeby, żeby ten pasek wyjąć. Pokażę Wam, jak wygląda zapięcie. Zapięcie również ma napis Valentino. Pasek jest standardowy, ponieważ to jest typowa torebka do zawieszenia tak na ramię. Ja bardzo lubię takie torebki. Nie wiem, czy one sami nazywają listonoszki, czy jak.
Ale tak, zaraz Wam powiem, co tu jeszcze jest i już Wam pokazuję wnętrze torebki. Wnętrze torebki się tak prezentuje. Jest jedna przegródka duża, następnie mamy dosyć sporą przegródkę na zameczek i jeszcze dodatkowo dwie takie mniejsze, do których drobne rzeczy możemy wrzucić. Pojemność jest naprawdę spora. Dodatkowo w środku mamy napis, już Wam mówię, co to jest napisane, Valentino, Mario Valentino, tak jest tutaj napisane w środeczku, bardzo ładnie jest wykonana, naprawdę mega mi się ta torebka podoba. Możemy sobie albo po prostu zdjąć ten pasek i w ogóle go olać i sobie nosić ją w ręku, o, tak normalnie, jak gdzieś idziemy do sukienki, albo możemy sobie ten pasek zaczepić. No i wówczas mamy torebkę taką codzienną. Jest naprawdę wykonana przepięknie. Torebki Valentino różne mają ceny do 600-700 zł. W promocji około 200 kilka wzwyż. Wszystko zależy od tego, jaki model sobie zakupicie. I słuchajcie, dodana jest do torebki Valentino w środku. Mamy dodatkowo torbę do jej przechowywania albo transportu. Tak ona wygląda. Mamy specjalną torbę do tego, aby nam się nie kurzyła, żebyśmy mogli sobie ją schować do szafy lub w takim opakowaniu gdzieś odstawić na półkę. Także to jest dołączone do torebki, było spakowane w środeczku tej torebki. Dajcie mi znać w ogóle później, jak będziecie oglądać, która torebka Wam się najbardziej podoba, którą też byście na przykład sobie kupili, bo podoba Wam się krój, to jak można ją nosić i tak dalej. Także słuchajcie, ja już ją sobie odstawiam, potem jeszcze sobie ją zapakuję, bo nie chcę, żeby mi się ona kurzyła. I przechodzimy do następnej torebki. Następna torebka. Słuchajcie, to jest również Mario Valentino. Zobaczcie, nawet mam, folia nawet była Mario Valentino. Także to jest Valentino, torebka również, ale troszeczkę już inny motyw tu mamy. Metka jest dokładnie tego samego typu, z taką naklejką. I słuchajcie, też oczywiście kupiona na Zalando. Torebka przyszła zabezpieczona, jak tu widzicie, wszystko mamy zaklejone folijką. Kolor jest typowo beżowo-kremowy. I tu, jak widzimy, jest literka V i słuchajcie, do tego w zabezpieczonym woreczku mamy łańcuszek z literką V. Tutaj też jest wszystko zaklejone folią, tak jak widzicie. Tak się prezentuje. Również jest sporych rozmiarów, bo zobaczcie, też tak samo jak ta poprzednia, naprawdę zmieści bardzo dużo do środka. Od kosmetyków, po telefony, nawet jakiś kabel. Naprawdę dużo tu można włożyć. W środku oczywiście również jest zabezpieczona, tak jak widzimy, jak wszystkie te torebki. Ale zaraz Was zaskoczę, ponieważ ona posiada dwa paski. Znajdziemy w tej torebce również taką samą siatkę do jej przechowywania, żeby się jej nic nie stało. W tą stronę powinnam Wam pokazać Valentino. Ona ma specjalną też torebkę do przechowywania. W środku bardzo podobnie jak ta poprzednia torebka, podszewka, tutaj też napis Mario Valentino, jedna większa na zamek, dwie mniejsze przegródki, ale to co chciałam Wam pokazać, co mi się bardzo w tej torebce podobało, to jak ja to nazywam pasek bardziej codzienny, czyli przypinamy sobie ten pasek do jednego końca i po prostu trzymamy w ten sposób torebkę, tak, i możemy sobie ją nieść do sukienki, czy ogólnie to nawet do jeansów, no nie ma to znaczenia, bo są bardzo uniwersalne torebki, jak widzicie. Ja nie kupiłam żadnej takiej, która nie pasuje na co dzień, one pasują wszystkie na co dzień, tylko musimy uważać, żeby się od razu ktoś, wiecie, nie Wam nie zniszczył gdzieś w transporcie, jak publicznie jeździcie w komunikacji miejskiej, o, żeby Wam ktoś gdzieś jej tam nie uszkodził, albo żeby samemu nie zadrzeć, nie uszkodzić. A dodatkowo do tego jest pasek
z łańcucha, który możemy tą torebkę przewiesić przez ramię. Uważam, że taki łańcuch to już jest totalnie bardziej taki sposób chwytania za jedno ramię jest bardziej wieczorowe. Taki łańcuszek też na co dzień, ale również wieczorowo oczywiście, no bo przecież pięknie będzie na sukience taki złoty łańcuch nam wyglądał. Także mamy, słuchajcie, dwa paski, tak? Czyli mamy pasek typowo łańcuszkowy, taki pasek do trzymania torebki w ręku i tak naprawdę trzecia opcja na tą torebkę jest taka, że po prostu tak samo jak tamtą chwytamy sobie do ręki. Także słuchajcie, uniwersalność tych torebek i to jak pięknie są wykonane, bo jakościowo one są naprawdę wykonane premium. Jestem bardzo zadowolona z zakupu tych torebek. To słuchajcie, ja no po prostu bardzo się cieszę, że je mam. Ja sobie pozwolicie, że jeszcze założę tutaj ten papier na ten łańcuszek, bo nie chciałam na razie tak wszystko rozpakować, żeby nic mi się nie zniszczyło, bo ja to naprawdę traktuję, dla mnie to jest coś niesamowitego. Nigdy nie mogłam sobie pozwolić na takie torebki. Teraz mam taką możliwość i poniekąd przynosi mi to i radość, tak mi się zmieniło. No, przeszłam z jednego na drugie. To jest moja torebka i kolejną torebkę, jaką mam, to jest torebka ostatnia, najdroższa, powiedzmy otwarcie i szczerze, moje marzenie, które spełniłam sobie, dla siebie samej, sama sobie spełniłam swoje własne marzenie, tak? Postaram się Wam trochę rozświetlić. Moment. No i tak się za dużo nie zmieniło, słuchajcie, tak ciemno. Ale nic, pokazuję Wam coś, no marzenie, marzenie, jak zobaczyłam tą torebkę, stwierdziłam, nie no, moja droga, już wiesz, że chcesz ją mieć. Uwaga, podoba Wam się? Moim zdaniem jest przepiękna, jestem w tej torebce zakochana, to jest torebka Guess, Guessa, właśnie tak chyba się odmienia, tak? Słuchajcie, jestem w niej zakochana z kilku powodów. Ona jest ogólnie na rękę, tak? Nie przewiesimy jej, tak jak tamte torebki, ona jest typową torebką na rękę. Po pierwsze, bo jestem tak podekscytowana, jak ją trzyma, że wybaczcie, ale język aż mi się plącze. Słuchajcie, po pierwsze to kolory. Kolory są przepiękne, brąz z białym i z tym cudownym różem. Słuchajcie, jak zobaczyłam na stronie tą torebkę, powiedziałam, o nie, muszę ją mieć. A w ogóle co mnie jeszcze totalnie przekonało, zobaczcie, jeszcze mam tutaj nawet od zabezpieczenia od metki, tu mam i jeszcze do tego mam tutaj metkę i zaraz Wam wszystko jeszcze w środku pokażę. Słuchajcie, zobaczcie, do tej torebki przy jednej stronie, z jednej strony jest powieszony brylok, który możemy sobie tak naprawdę zdjąć i używać jako bryloczek do kluczy. To słuchajcie, jest tak, przepiękna, miniaturowa kółeczka, napis, taki 3D wypukły, ale słuchajcie, co jest dla mnie taki, co było dla mnie jakby decydujące, że muszę tą torebkę mieć, to słuchajcie, 1981, to jest data moich urodzin. Więc po prostu ta torebka jest stworzona dla mnie. Stwierdziłam, że no nie, ja ją muszę mieć. Te kolory, moje ukochane kolory, złoto, róż, biały, brąz, powiedziałam, o nie, ja muszę mieć tą torebkę. I słuchajcie, i ten napis po prostu szok. Jest wykonana przepięknie. Widać, że jest to torebka premium. One są w cenie około 700 zł. W różnych są cenach. Guessa torebki są no, do 2-3 tysięcy. To zależy tak naprawdę, jaką kupimy, bo różne są te ceny, bardzo rozbieżne. W zależności od modelu, od wielkości i tak dalej. Z tyłu mamy kieszonkę. Ale nie to jeszcze chciałam Wam pokazać. W środku, słuchajcie, torebka była wypchana papierem i to dosyć mocno, żeby nic jej się nie stało, żeby się nie zniekształciła. Było tego papieru naprawdę dużo, ale zobaczcie, że nawet papier był wszędzie z logo Guess. Widzicie? Także tego papieru było naprawdę sporo, mega. I słuchajcie, w środku
Już Wam zaraz pokazuję. W środku mam jakieś foliki, bo to jest, mówię, moja nowa torebka. Słuchajcie, w środku mamy, tak jak tu widać, złoty emblemat z napisem GUESS. Czy tu jest coś jeszcze więcej napisane? Nie, jest napisane 1981. W środku mamy wszędzie logo firmy. Jest duża kieszeń rozpinana na zamek. Ale słuchajcie, bardzo dużą dla mnie tu ciekawostką były te kieszonki, takie typowo na kartę. Nie wiem, czy widzicie, są raz, dwa, trzy kieszonki, takie typowe na kartę. Torebka, słuchajcie, wcale nie jest mała, bo ja mam duży telefon, taki no największy, jakie są w sensie rozmiarowo, bo mam Samsunga w wersji, teraz jak to się mówi, a nieważne. Jestem zbyt zakręcona, jeżeli chodzi o tą torebkę, ale mam tego największego i słuchajcie, zawsze mam problem, żeby gdzieś do małej torebki go włożyć, a tu się naprawdę mnóstwo rzeczy zmieści. Tak samo jak w tamtych torebkach. I to mi się właśnie podoba, że jest idealna. Słuchajcie, musiałam ją mieć, nie mogłam przejść obojętnie i słuchajcie, chciałabym dokupić sobie jeszcze do niej w tym samym kolorze dużą torbę tak zwanego shoppera, ale wiadomo, że bardzo eleganckiego shoppera, który też ma właśnie tego typu dodatkowo zawieszkę z 1981. Poluję na niego, zastanawiam się. Myślę, że może w przyszłym miesiącu albo sobie zrobię pod choinkę prezent, tego jeszcze nie wiem. Tak czy inaczej, to jest mój ostatni zakup. Jeszcze jej nie miałam. Traktuję ją na zasadzie, przyjdę, rozpakuję, pooglądam sobie, idę dalej, ale bym zapomniała Wam powiedzieć, co tu jest. No. Dodatkowo oczywiście mamy w środku torebki, była specjalnie torebka antykurzowa. Tak ona się tutaj prezentuje. Także na pewno będę w takiej torebce tą torebkę trzymać. W tym woreczku, przepraszam, tą torebkę trzymać, ponieważ no, ma ona dla mnie duże znaczenie. Cieszę się, że mogłam sobie taką torebkę kupić. Jestem ciekawa, która z tych torebek Wam się najbardziej podoba. I co w ogóle myślicie o kupowaniu bardziej firmowych torebek? Wiadomo, powiedzmy szczerze, to nie jest Pimco, to nie jest... jakie tam jeszcze są marki? To nie jest... a już nie pamiętam, ale no, jest mnóstwo torebek bardziej markowych, gdzie ceny są jeszcze 3 razy większe. Ja jestem ciekawa, jakie Wy macie w ogóle podejście do tego. Dla mnie kiedyś najważniejszy był plecak do pracy i zwykła, normalna torebka, przeważnie kupowana, jakiś Deichmann czy nawet Sinsay. Nie miało to dla mnie specjalnie znaczenia do teraz. Po prostu mam ochotę na coś bardziej, nie wiem, lepiej wykonanego, może luksusowego, czy tak bym tego nie nazwała, ale no coś, co sprawi mi przyjemność, nie jest takie zwykłe ze normalnej sieciówki. Nie wiem, powiedzcie mi, co o tym myślicie, jak Wam się podoba moje nowe zbieractwo, bo tak bym to nazwała. Nie, długopisy ciągle kocham, to nie jest tak, że już wzięłam z nimi rozwód i inne piśmiennicze materiały, ale również teraz taka moja nowa miłość to są torebki. Może mi się za chwilę znudzą i dojdę tylko do jeszcze kilku sztuk i to tyle, a być może nie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale dajcie mi znać, co myślicie o tych torebkach, którą byście sobie kupili. I polecam Wam śledzić Zalando, naprawdę super sklep. Ostatnio mam świla na punkcie tego sklepu, bo mamy i tam kalendarze adwentowe i można sobie w fajnych cenach promocyjnych kupić odzież bardziej markową, trochę lepszą niż w zwykłych sieciówkach, więc polecam. Chociaż sieciówkowe rzeczy tam też są, jakieś Stradivariusy i tak dalej. Więc bardzo lubię ten sklep i ostatnio tam kupuję. To tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć i pokazać, jeżeli chodzi o torebki. Nie będę tu mieszać z jakimiś innymi jeszcze holami i zakupami, bo nie będzie pasowało do tego, co chciałam Wam pokazać. Co jeszcze z takich newsów? Zamierzam, myślę, jakoś na początku roku. Nie wiem, czy akurat na początku roku, ale może trochę wcześniej, a może dopiero na początku roku zamierzam zmienić nazwę kanału, ponieważ ta, która jest, już mi jakoś tak nie służy.
Mam ją już długo i wiem, że dużo osób mówi, że nie, jak już masz jakąś ustanowione, no wiesz, wiecie, subskrybentów, jakieś wyświetlenia, to nie, zostaw, nazwę się zostawia i tak dalej. W jakiś sposób ta nazwa, przypuszczam, nie będzie mi już służyła, bo pewne zmiany w moim życiu zajdą, czy już nawet zaszły, więc słuchajcie, ta nazwa uważam, że powinna być zmieniona i myślę, że sobie ją zmienię, tą nazwę. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze, kupiłam, bo tak patrzę, tam z tyłu góry mam takie pudełka z Ikei plastikowe, fajne. Mam tam produkty z najnowszej kolekcji Maxineczki. Uwielbiam tą youtuberkę, jakość w ogóle, mi i makijaży, produkty bardzo lubię, które ona ma, tam też jest z Brush Up akurat. Bardzo mi się sprawdzają i kupiłam sobie jej nowe pudry, bo ten, który do tej pory miała satynowy, używam i kupiłam sobie następny. Także naprawdę uważam, że warto. Nie wiem, jak jest z tymi nowymi, bo teraz są nowe, słuchajcie, pudry matujące, więc zobaczymy, będziemy sobie testować. Słuchajcie, też z takich nowości, ostatnio totalnie mnie zaświrowało na zwykły lakier do paznokci. Znowu mam zmieniony kolor. Pasuje mi do pomadki. Co myślicie? Słuchajcie, do zwykłych lakierów, ale tych fast dry. Uwielbiam te z Lovely. Mają piękne pędzle, bardzo dobrze się nimi maluje i to jest naprawdę to jest i fast malowanie, i fast dry, i szybkie wysychanie. I naprawdę trzymają mi się długo. Tydzień mam i słuchajcie, maluje się tak błyskawicznie nimi. Nie ma tej całej procedury prawidłowego malowania, trzymania w lampach i nie wiadomo co. Słuchajcie, sprawdzają mi się te lakiery. Mogę często zmienić sobie kolor, tak jak zmienia mi się mój nastrój albo mam ochotę na zmianę koloru. Nie muszę trzymać ich długo, tak jak hybryd, nie muszę się martwić zdejmowaniem i tak dalej. I naprawdę, słuchajcie, wróciłam do nich, kiedyś je używałam, a teraz znowu zaświrowałam. Niedawno miałam niebieskie, teraz już mam takie nudziaki. Naprawdę pasują mi do tej pomadki. O, w ogóle ta pomadka i kredka, jestem zachwycona. To jest Catrice. I pomadka, i kredka z Catrice. Rzadko kiedyś używam w ogóle kredek do ust, a teraz znowu używam. Więc słuchajcie, dużo zmian jakby w moim podejściu do niektórych rzeczy nadchodzi. To tyle z takiej pogadanki i holu. Widzimy się na następnym filmiku. I słuchajcie, co? No, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować, możecie udostępnić i puścić świat ten film. Dziękuję, że ze mną jesteście. Buziaki dla Was i dajcie mi w komentarzach znać, jak podobają Wam się moje nowe zakupy. Pa!